Recepta na kryzys, po autorstwa PSL. Rzecznik po odpowiada rzecznik po Jan Grabiec. Cieszy mnie, że PSL dostrzega tak dużo rzeczy, które nas łączą. Cieszy mnie, że PSL dostrzega tak dużo rzeczy, które nas łączą. To świadczy o tym, że koncepcja koalicji 276 jest oparta na fundamentach programowych. Tak rzecznik po Jan Grabiec odniósł się w rozmowie z PAP do sobotniego wpisu PSL-u dotyczącego pakietu gospodarczego po recepta na kryzys. W sobotę politycy po zaprezentowali pakiet rozwiązań, tak zwany receptę na kryzys. Zakłada ona m.in. czasowe obniżenie VAT-u do 5%. Dla branż wyłączonych z działalności gospodarczej kwotę wolną od podatku 10 tysięcy. złotych i rekompensatę 2 semestrów dla studentów, którzy stracili pracę, a chcą nadal studiować. Poproponuję też rekompensaty dla wszystkich przedsiębiorców niezależnie od branży, handel w niedzielę, kompleksowy pakiet zmian w prawie dla przedsiębiorców, a także odszkodowania dla firm zamkniętych w wyniku pandemii, natychmiastową amortyzację, poprawę jakości prawa i mniej podatków, w tym likwidację tzw. podatku Belki. Do tych propozycji odniosło się PSL na swoim oficjalnym koncie na Twitterze. Ludowcy zestawili kilka propozycji i porównali je ze swoimi propozycjami dotyczącymi m.in. przywrócenia niedziel handlowych. Ludowcy opatrzyli zestawienie propozycji PSL i podpisem #recepta na kryzys. Znamy. Jak widać, dobre pomysły zawsze uzyskają poparcie. Rzecznik po Jan Grabiec podkreślił w rozmowie z PAP, że część z propozycji zaprezentowanych w sobotę była już przedstawiana przez Platformę wcześniej w formie różnych pakietów. Od początku na przykład mówiliśmy, że wprowadzenie niedziel wolnych od handlu jest nieracjonalne i szkodliwe zwłaszcza dla małych firm, rodzinnego biznesu handlowego. Tutaj nie chodzi o to, żeby się spierać kto pierwszy coś powiedział, powiedział rzecznik po. Grabiec pozytywnie odniósł się do wpisu PSL-u i ocenił, że świadczy on o zbliżonych fundamentach programowych. Bardzo mnie cieszy też, że PSL dostrzega tak dużo rzeczy, które nas łączą, bo to świadczy, że ta koncepcja plus koalicji 276 plus bliskiej współpracy, być może nawet jednej listy wyborczej jest oparta na fundamentach programowych. Cieszymy się, że koledzy z PSL-u to dostrzegają, stwierdził rzecznik po. W lutym liderzy PO podczas konferencji Czas na zmiany przekonywali, że są gotowi na przyspieszone wybory. Prezydent Warszawy, wiceszef PO Rafał Trzaskowski mówił m.in., jeśli znajdzie się 5 sprawiedliwych, którzy byliby gotowi porzucić Jarosława Kaczyńskiego jak najszybciej, to można sobie wyobrazić każdy scenariusz, także rządu przejściowego. Lider PO Borys Budka razem z Trzaskowskim zaprezentowali też wówczas pomysł sformowania opozycyjnej koalicji 276. Tylu posłów i posłanek trzeba, by odrzucić w Sejmie weto prezydenta.